Hola a todos, mojemu Małgosia. Witam Was serdecznie na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zaczniesz. A dzisiaj mamy słówka związane z l'habitation, czyli spokojem. Chodzi tutaj o meble i przedmioty, które mogą znaleźć się w pokoju. Ta grafika, którą widzisz, jest to grafika, którą opublikowałam wczoraj na moim Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz na Instagramie, to serdecznie Ciebie zapraszam. Instagram nazywa się Hiszpański na Start i tam możesz sobie tą grafikę zapisać. A teraz poznamy słówka wraz z tłumaczeniem. El escritorio, el ordenador, la silla, el tren, la cometa, la bicicleta, la cama, la pelota, el balón, el barco, los peluches, el armario, la caja de juguetes, el osito, el avión, el coche, el robot, la raqueta, los patines, el juego de mesa, el estante, el póster, el monopatín, la guitarra. Jeszcze raz przeczytam słówka, tym razem z tłumaczeniem. El escritorio, biurko. El ordenador, komputer. La silla, krzesło, el tren, pociąg, la cometa, latawiec, la bicicleta, rower, la cama, łóżko, la pelota, piłka, el balon, piłka do nogi, el barco, statek, los peluches, pluszaki, el armario, szafa, la caja de juguetes, skrzynia na zabawki, el osito, misiek, el avión, samolot, el coche, samochód, el robot, robot. La raqueta, rakieta, los patines, rolki, buty do jazdy na rolkach, el juego de mesa, gra planszowa, el estante, półka, el poster, plakat, el monopatin, deskorolka, la guitarra, gitara. Teraz jak już znasz tłumaczenie, powtórz jeszcze za mną słówka. El escritorio, el ordenador, la silla, el tren, la cometa, la bicicleta, la cama, la pelota, el balón, el barco, los peluches, el armario, la caja de juguetes, el osito, el avión, el coche, el robot, la raqueta, los patines, el juego de mesa, el estante, el póster, el monopatín, la guitarra. To na dzisiaj wszystko. Zapraszam też oczywiście na moją stronę ma-kawczyńska.com. Zapraszam na mojego Instagrama Hiszpański na Start, do obserwowania mnie na YouTubie oraz na moje kursy online. Pozdrawiam serdecznie. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto.